Dlaczego rozpoczął się stan wojenny? Stan wojenny wprowadziła komunistyczna władza, która nie miała innego pomysłu na to, jak rozwiązać problemy polityczne, gospodarcze, społeczne ówczesnej Polski. Władza była za słaba na to, żeby sama mogła dokonać reformy, a najważniejszą sprawą była reforma gospodarcza. Dlatego, że upadało zaopatrzenie rynku w najbardziej podstawowe artykuły. Oprócz tego ta władza nie potrafiła też zrobić tego wspólnie z opozycją, której największą część stanowiła wtedy Solidarność. Ale trzeba też pamiętać, że nie tylko Solidarność, ale także inne związki zawodowe, rolników, rzemieślników, taksówkarzy i tak dalej, i także inne już organizacje, niektóre o charakterze politycznym, nawet partie polityczne, jak Konfederacja Polski Niepodległa. Czyli władza być może nawet próbowała, wiedząc, że musi znaleźć jakieś nadzwyczajne rozwiązanie, ale ani sami, ani we współpracy z opozycją, Solidarnością. I w tym momencie już nie zostało im nic innego, jak sięgnąć po użycie siły. Czyli po ten środek, który już stosowany był przez komunistów w innych państwach, także w Polsce, wobec bezbronnego społeczeństwa i który dawał wtedy może nie tyle pewność, ale duże prawdopodobieństwo, że będzie w stanie w dalszym ciągu tą władzę jeszcze utrzymać. No i tak się oczywiście stało. Dlaczego ten stan wojenny był wprowadzony dopiero w grudniu 1981 roku, a nie wcześniej? Historycy dzisiaj nad tym łamią sobie głowy. Są bardzo różne opinie.
Pewnie trzeba zgodzić się z tym, że te różne próby ze strony władzy odbywały się w bardzo różnych płaszczyznach. Władza próbowała też między innymi Solidarność zmiękczyć, czyli spróbować doprowadzić do tego, żeby Solidarność zgodziła się na współpracę na takich warunkach, jakie dla tej władzy były możliwe. Ja jestem do tej akuratnie hipotezy bardzo mocno przekonany. Ja byłem członkiem Komisji Krajowej Solidarności i wręcz wydaje mi się, a nawet jak czytam kolejne jakieś ukazujące się w tej chwili nowe źródła, to jestem coraz bardziej przekonany do tego, że generał Jaruzelski z tą decyzją czekał, no wręcz do ostatniej chwili. Czekał, uzależniając to, czy ten stan wojenny naprawdę się zacznie, czy nie, od tego, co my zrobimy już tam w Gdańsku na obradach. Gdyby zdarzyło się tak, że my wtedy cofnęlibyśmy się. Przede wszystkim cofnęlibyśmy się, jeżeli chodzi o żądanie tego, żeby zbrodniarze komunistyczni z całego okresu rządów komunistycznych w Polsce zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Gdybyśmy się wycofali z tego, czyli jakby zagwarantowali wszystkim komunistom, także zbrodniarzom wojennym, bezkarność, gdybyśmy cofnęli się jeszcze z kilku innych bardzo wyraźnych postanowień, być może, że ten stan wojenny wtedy jeszcze by się nie zaczął. Dlaczego data 13 grudnia? Oczywiście bardzo wygodna data. Ale z drugiego punktu widzenia data, która tak jakby musiała część Polaków wręcz obrazić. Wydawało się bowiem, że rozpoczynający się już okres świąteczny nie będzie czasem dokonania tak drastycznych, tak gwałtownych rzeczy. Być może, że właśnie takie przekonanie wtedy spowodowało także po naszej stronie taki brak zdecydowanej przezorności. Myśmy raczej wierzyli w to, że przed Nowym Rokiem, a konkretnie przed połową stycznia, jakieś drastyczne rozwiązanie nie zostanie przez władze wprowadzone. Liczyliśmy na to, że święta będą jeszcze spokojne. No i pewnie to przekonanie, ono wręcz sprowokowało władzę do tego, żeby zrobić to akuratnie właśnie wtedy. Dlaczego pana akurat stał się ofiarą jakby tego stanu wojennego, że pan nie mógł spędzić świąt i tak niespodziewanie został pan internowany? Czyli musicie o tym pamiętać, że tak naprawdę to tej niespodzianki nie było. Myśmy przygotowywali się na to, że taki wariant może się zdarzyć. Myśmy nawet pewnie przygotowali się na wariant jeszcze bardziej drastyczny. O tym się mówiło. Jeżeli ktoś chciałby przejrzeć gazety, niektóre tygodniki, które ukazywały się tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie przed tym stanem wojennym, to tam o tym już nawet była dyskusja. Ale tak jak powiedziałem, wydawało się, że to jeszcze nie wtedy. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Zbigniew Herbert, Potęga smaku. Pani profesor Izydorze Dąbskiej. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, którym są włókna duszy i cząstki sumienia. Kto wie,
gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości, samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory. Chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nazbyt warciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebu. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Czy spodziewał się pan tego, że tak wcześnie zostanie ogłoszony ten stan, tak późno, no, ten stan wojenny? Wszyscy spodziewaliśmy się tego, że wariant jakiś gwałtowny, siłowy, że on może być wprowadzony. Raczej liczyliśmy, że jeszcze nie wtedy. Wiedzieliśmy o tym, że władza przygotowuje listy osób, które w razie jakiegoś stanu wyjątkowego, bo tak wtedy mówiło się o stanie wojennym, stan wyjątkowy, taki był wpisany w polskie prawodawstwo. Spodziewaliśmy się tego, że represje mogą nastąpić. Oczywiście część z nas, także ja, już wcześniej miałem z tym do czynienia, jakieś tam represje w stosunku do mnie ze strony władzy były czynione. No ale tak jak mówiłem wcześniej, no, myśleliśmy, że będzie to trochę później. Natomiast oni oczywiście sobie u siebie przygotowywali te listy osób, które w razie wprowadzenia tego stanu wyjątkowego, który ostatecznie został nazwany stanem wojennym, trzeba będzie aresztować, albo trzeba będzie w inny sposób odizolować od ich zakładów pracy, od załóg, dlatego że największa siła Solidarności oczywiście była w zakładach pracy. Jakimi kryteriami się oni kierowali, to oczywiście dość różnymi kryteriami. Z całą pewnością chodziło o to, żeby odizolować liderów. Oczywiście władza miała różne alternatywne pomysły, co potem dalej będzie robić. Czyli wtedy, kiedy zaczynał się stan wojenny, komuniści spodziewali się, że tak łatwo się im nie uda. Oni wręcz byli zaskoczeni tym, jak łatwo te porządki stanu wojennego były jednak wprowadzane. Czyli opór w Polsce pojawił się tylko w niewielu miejscach i opór pojawił się wyłącznie w tych niektórych zakładach pracy. W Stoczni Gdańskiej, przez chwilę w Warszawie, w Hucie Warszawa, przez chwilę w innych dużych zakładach w Polsce i potem najdłużej na Śląsku, w kopalniach.
władze spodziewały się, że ta walka ze społeczeństwem dla nich będzie trudniejsza, że będzie trwała dłużej. Dlatego generał Jaruzelski bardzo zabiegał o to, aby uzyskać gwarancję Związku Radzieckiego, że gdyby były jakieś trudności z prowadzeniem tego siłami polskimi, to wtedy będzie mógł liczyć na pomoc. O tym warto pamiętać. Czyli Jaruzelski doskonale wiedział o tym, że Rosjanie nie wejdą, ale gdyby jemu się nie udało, to wtedy liczył na to, że pomoc z zewnątrz by uzyskał. Oczywiście musiałoby się zdarzyć zupełnie coś innego niż się zdarzyło, żeby się jemu nie udało. Ale to jest jakby zupełnie już osobna w tym wszystkim sprawa. Wtedy, kiedy stan wojenny był wprowadzany, czyli o północy, z soboty na niedzielę, z 12 na 13 grudnia, myśmy jeszcze obradowali w Gdańsku, czyli trwały jeszcze obrady Komisji Krajowej. Wiedzieliśmy już o tym, że coś się dzieje. Wiedzieliśmy o tym, że kutry milicyjne zamknęły dostęp od strony portu. Wiedzieliśmy o tym, że jest przerwana łączność. Wiedzieliśmy o tym, że po Trójmieście i nie tylko jeżdżą samochody milicyjne, milicjanci są uzbrojeni, mają hełmy, tarcze i tak dalej. Ale takie obrazki tam w Gdańsku zdarzały się już wcześniej. Te informacje to wcale nie było jeszcze jednoznaczne z tym, że się właśnie zaczęło. Być może, że gdyby to było takie jednoznaczne, to ten scenariusz wydarzeń byłby trochę inny. W każdym razie my byliśmy tam wtedy w Gdańsku z Rzeszowa w trójkę. Było trzech członków Komisji Krajowej z Rzeszowa, z tego regionu. I myśmy postanowili, jak skończyły się obrady, postanowiliśmy jak najszybciej wracać do Rzeszowa, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tu po prostu potrzebni. Czyli, że ta nasza decyzyjność tu na miejscu, ona może przełożyć się na coś znacznie bardziej konkretnego niż nasza obecność tam w Gdańsku. I w ten sposób rozumowała większość członków Komisji Krajowej. Czyli myśmy prosto ze stoczni podjechali do Sopotu, do hotelu, zabrali szybko swoje rzeczy, wsiedli z powrotem do samochodu i zaczęli jechać w kierunku Rzeszowa. No, oczywiście nie dojechaliśmy. Jak w Pana odczuciu wyglądał ten cały proces internowania? W którym miejscu to było? Dokładnie jakby mógł Pan opowiedzieć. Ta nasza podróż, ten powrót z Gdańska, on był taki surrealistyczny wręcz, bo była taka księżycowa noc, bezchmurna. Księżyc mocno świecił. Było zimno, mroźno. Droga była pusta prawie. Myśmy wyjechali z Sopotu około godziny pierwszej w nocy. I tak jechaliśmy, przejechaliśmy Elbląg i za Elblągiem zobaczyliśmy kolumny czołgów, które jechały prawą stroną drogi. Zbliżyliśmy się do tych czołgów i między sobą zaczęliśmy rozmawiać, co zrobić, bo w zasadzie przepisy o ruchu drogowym nie pozwalają wyprzedzać kolumn pojazdów specjalnych. Ale doszliśmy do wniosku, że one jadą zbyt wolno. Wobec czego zjechaliśmy na lewą stronę i takie trzy kolejne kolumny czołgów, że mnie wyprzedzali i nikt tam w tym nie przeszkadzał. Oczywiście już wiedzieliśmy w tym momencie, że to nie jest taka tylko jakieś straszenie, jakaś tylko zabawa, ale jedynym pomysłem znowu było to, żeby jak najszybciej jechać do Rzeszowa. Mogliśmy wtedy skręcić w jakąś boczną drogę, dojechać do jakiejś wsi, pójść do jakiegoś księdza, do jakiejś plebanii, przesiedzieć, przeczekać, ale to tak się dobrze mówi dzisiaj, prawda? Wtedy była taka myśl, mówiliśmy jeszcze do kierowcy, jedź szybciej, jak najszybciej, żeby spróbować dojechać do Rzeszowa. Dojechaliśmy tylko do Ostródy. Przed Ostródą, jak potem zorientowaliśmy się, był taki kocioł. Czyli praktycznie
były tam zgromadzone dość duże siły milicji i oni zatrzymywali każdy samochód, który jechał w stronę Gdańska. Najpierw zatrzymywali policjanci z tak zwanej lotnej wtedy, czyli z tej służby drogowej w białych czapkach. A jak się okazywało, że to jest jakiś samochód Solidarności albo jakiś inny podejrzany samochód, który wraca z Gdańska, to wtedy nagle pojawiało się mnóstwo innych milicjantów, zomowców i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. No i tak było w naszym przypadku. Jak się okazało, oni się zorientowali w jakimś momencie, że to jest samochód Solidarności. To nagle naokoło nas było mnóstwo ludzi. Kazali Antkowi Kopaczewskiemu wysiadać, on się nie zgodził, myśmy go zatrzymali w środku, nikt nie wysiadł. Oni się chwilę naradzali, po czym wzięli nas w dwa samochody i tak nas odpilotowali do Ostródy na posterunek milicji. Tam się okazało, że już jest kilkadziesiąt osób, które przed nami do tej Ostródy dojechało z Gdańska, wracając. Wszyscy byli znajomi, bo to wszyscy wracali z tego samego posiedzenia. I tam zaczynaliśmy się powoli dowiadywać, co się dzieje, a także potem już po godzinie 6 zaczęliśmy dostawać decyzję o internowaniu. No, taka decyzja o internowaniu wyglądała w taki sposób. Przez to właśnie zdarzenie w Ostródzie przypadkowo ja miałem dwie decyzje o internowaniu. Czyli jedna to była ta właśnie, którą teraz pokazuję, którą dostałem jako pierwszą, która była wypisana tam po drodze. I druga decyzja o internowaniu. To jest Rzeszowska. Dobrze, to nic. Czyli inaczej. Czyli pierwsza decyzja, którą dostałem, to była ta. Czyli to była decyzja wypisana tam na miejscu, podpisana przez komendanta z Olsztyna. I tutaj przyczyną internowaniu wpisaną tutaj było, że jest negatywnie ustosunkowany do organów władzy i administracji PRL. Tyle. Natomiast druga decyzja, ona czekała na mnie w Rzeszowie już pewnie od dosyć dawna, bo mogę się zorientować po adresie, jaki tu jest wpisany. Otóż mam tu wpisany adres, mieszkałem tam, wynajmowałem pokój przy ulicy Waryńskiego, dzisiaj to jest Ofiar Katynia. Mieszkałem tam do lutego 81 roku, czyli już prawie 10 miesięcy wcześniej przestałem tam mieszkać, a mimo to w tej decyzji był wpisany ten adres Waryńskiego, czyli one sobie tam gdzieś wcześniej przygotowane leżały i czekały na ten moment, kiedy wpiszą datę. I tak się tu właśnie zdarzyło. W tej Ostródzie siedzieliśmy do południa, obchodzili się z nami dość przyzwoicie, zrobili herbatę, przynieśli jakąś kiełbasę swojską, chleb. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa sami nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. Oni tam byli jacyś lokalni, miejscowi, stamtąd. Nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. Doszło nawet do takiego absurdu, że w jakimś momencie przynieśli radio tranzystorowe i próbowaliśmy wszyscy znaleźć jakąś wolną Europę czy inną rozgłośnię, która by podała informacje o tym, co się dzieje. Oczywiście wszystko było mocno wtedy zagłuszane i niczego bardzo nie dowiedzieliśmy się. I dopiero po południu powsadzali nas, oczywiście było tam bardzo dużo tych milicjantów nas pilnujących, jakieś plutony ZOMO i powsadzali nas po południu do samochodów takich więźniarek. No i pojechaliśmy, nie bardzo wiedząc dokładnie, gdzie jedziemy. I znaleźliśmy się w więzieniu w Iławie. Leszek Wójtowicz, ważne dwa słowa. Są słowa ciężkie jak kamień,
i lekkie jak ciepły wiatr, łagodny jak głos kochany i groźny jak czarny strach. Są także dwa słowa klucze i każdy dobrze to wie, jak trudno przed nimi uciec. Wybieraj, tak albo nie, gdy kuszą fałszu prorocy, odpowiedź trzeba im dać. Spójrz prosto w kłamliwe oczy i krzyknij: nie chcę was znać. Nie, choćby piekło szatani, nie, choćby walił się dach, nie, choćby pękały ściany, nie, choćby wszyscy na tak. Są słowa czyste jak brylant i brudne jak szmaty strzęp, cudowne jak szczęścia chwila i wstrętne jak węża łeb. Są także dwa słowa klucze i każdy dobrze to wie, jak trudno przed nimi uciec. Wybieraj, tak albo nie. Gdy ludzi co bliscy sercu, los zacznie na odlew bić, na przekór zgrai szyderców, wykrzyknij: chcę z wami być. Tak, choćby piekło szatani, tak, choćby dach walił się, tak, choćby pękały ściany, tak, choćby wszyscy na nie. Wybieraj, nie wahaj się. Czyli powodem pana internowania była działalność przed 13 grudnia. I mógłby pan opowiedzieć coś o tej działalności? Co tak dokładnie mogło być problemem dla władzy komunistycznej? Pewnie wszyscy internowani, albo prawie wszyscy internowani, to byli ludzie, którzy wcześniej jakąś aktywność nakierowaną przeciwko władzy, przeciwko systemowi pokazali. Oczywiście były też wyjątki, o tym dobrze pamiętać. Z jednej strony wyjątki to byli przestępcy. Przede wszystkim cikciarze, także bimbrownicy, czyli tacy, którzy mogli dalej tą swoją działalność prowadzić i w ten sposób psuć obrazek, że ten stan wojenny tak wszystko uporządkował. Więc oprócz internowanych tych, nazwijmy, politycznych, czyli nas, to myśmy także tam trafili na pewną część takich właśnie tych cinciarzy, czyli tych, którzy nielegalnie handlowali walutami obcymi, no i tych, którzy robili bimber. Zresztą przy okazji nauczyliśmy się od nich od razu, jak się robi bimber. Byli także ludzie, którzy znaleźli się tam przypadkowo ze względu na to, że weszli w jakiś konflikt z milicją. Czyli znam na przykład taki przypadek, pamiętam taki przypadek, że szedł sobie człowiek w Tarnowie, przechodził przez przejście i lekko potrącił go milicyjny samochód. On zaczął do nich pyskować. Oni go gdzieś tam wzięli szybko na komisariat. Okazało się, że on nie jest ranny, ale miał do nich ogromne pretensje, zaczął ich wyzywać i oni w tym momencie go internowali. On zupełnie nie rozumiał bardzo, dlaczego tam się znalazł. Był bardzo zaskoczony, zdziwiony, ale taki fakt też miał miejsce. No, jednak większość internowanych to byli ludzie z powodów politycznych. W moim przypadku to jakieś takie wychylanie się władzy już w sposób dość wyraźny zaczęło się jeszcze w roku 77, czyli 4 lata wcześniej, w Krakowie, kiedy po śmierci Stanisława Pijasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, po bardzo tajemniczej, dramatycznej śmierci, środowisko jego przyjaciół, jego znajomych postanowiło zapytać głośno, publicznie, kto zabił Pijasa. Więcej, postanowiło przy okazji zaprotestować przeciwko temu, że ludzie, którzy choć trochę wychylają się z tego obowiązującego systemu, są narażeni na różne szykany, być może także na utratę życia. W czasie juwenaliów w maju w 1977 roku powstał Studencki Komitet Solidarności. Ja zacząłem z tym komitetem współpracować i we wrześniu zostałem jego członkiem. A
potem wpadł mi na taki pomysł, żeby uczcić rocznicę, 60. okrągłą rocznicę rewolucji październikowej. I pokażę wam. Pomysł został zrealizowany, zresztą dość udanie. Mianowicie narysowałem takie plakaty. Narysowałem takie plakaty. 60 lat i koniec, 60 lat i co dalej. I takich plakatów było gdzieś około 70. I przy pomocy jeszcze 3 osób rozwiesiliśmy te plakaty, 70 plakatów po całym Krakowie i po Nowej Huci. I udało nam się jakoś tak to zrobić, że nikt nas na tym nie złapał. Były takie momenty, że niewiele brakowało. Udało się nam. Powiesiliśmy nawet na drzwiach komitetu PZPR, powiesiliśmy na komendzie miejskiej milicji. Następnego dnia w Krakowie na każdym rogu stał patrol. Pewnie zrobiło to jakieś tam wrażenie. A w tym samym już czasie ja podjąłem się przygotowania następnych jakby plakatów. To były takie plakaty, o tu jest ten plakat na tym obrazku. I to były plakaty przygotowane do takiej akcji skierowanej przeciwko RESOM, czyli takiej części księgozbioru w bibliotece, który nie był ogólnie dostępny. Czyli w bibliotekach uniwersyteckich, w tym wypadku w Bibliotece Jagiellońskiej, można było przeczytać różne książki wydawane poza cenzurą, wydawane poza granicami Polski, ale trzeba było na to mieć specjalne zezwolenie, które nie każdy dostanął. I to się nazywało, że to jest zbiór zastrzeżony RES. Myśmy przeciwko temu zaprotestowali jako Studencki Komitet Solidarności i przygotowaliśmy takie plakaty. No i tak się zdarzyło, że Służba Bezpieczeństwa jednak w jakiś sposób podejrzewała, że być może ta sama osoba jakby robi tamte plakaty i te plakaty rewolucyjne. I zaczęło się takie troszkę z nimi ściganie się. W każdym razie po raz pierwszy zostałem zatrzymany 20 listopada 77 roku. To był taki moment trochę dla mnie niewygodny, było późno w nocy, ja byłem bardzo zmęczony. Na kwaterze, gdzie wtedy akurat nie mieszkałem, było mnóstwo tych właśnie plakatów z resami, wysychających. Się bardziej bałem o te plakaty niż o siebie, ale jakoś tam sobie poradziłem. Mam gdzieś protokół z tego wtedy, oni próbowali mi przesłuchać. Ja tak najpierw nie bardzo wiedziałem, jak to się zachowywać, coś im odpowiadałem, jakieś pytania, a potem się wkurzyłem i powiedziałem, że w ogóle nie będę gadał. I już nie gadałem. Wzięli mi odciski palców i w końcu mnie wypuścili. I potem, kilka miesięcy potem, przysłali mi wezwanie i ja się na to wezwanie nie stawiłem, to potem gdzieś tam mnie zatrzymali, za chwilę zawieźli mnie na komendę. Pokazali mi takie wielkie 2 teczki z ekspertyzami daktyloskopijnymi, z badaniem odcisków palców, że to ja robiłem te plakaty. No i pewnie byli nastawieni na to, że ja się jakoś przestraszę albo zacznę coś gadać, albo zacznę się jakoś tłumaczyć. A mi się jakoś tak udało wtedy dość dobrze zachować I popatrzyłem na nich i mówię, no co? A oni tak trochę zgłupieli i mówią, jak to co? Przecież to pan robił te plakaty. Ja mówię, no ale w czym problem? I oni zupełnie zgłupieli, bo się okazało, że ja się tego nie boję, nie? Że oni to złapali mnie na tym. I potem któryś mówi, ale wie pan, bo ta ekspertyza daktyloskopijna to kosztowała 4,5 tysiąca złotych i pan to zapłaci. A ja popatrzyłem na niego i mówię, a ma pan moje zlecenie? Dawałem panu zlecenie? Nie, to czego ja mam płacić?
No i tak się skończyła ta historia plakatowa. To zresztą jest opisane w tej książce. Wszystko dość dobrze. Z okazji tam jakiejś rocznicy tego naszego Studenckiego Komitetu Solidarności, historyk Jarosław Szarek napisał taką książeczkę. I te takie różne właśnie historyjki, także te plakatowe są tutaj opisane. Oczywiście także zajmowaliśmy się poważniejszymi sprawami niż plakaty już wtedy. Zaczynaliśmy dyskutować o programie nauczania, o obszarach wolności, o cenzurze, o wszystkich innych takich aspektach. Ale po skończeniu studiów w 1978 roku, z jakichś tam różnych powodów, podjąłem taką decyzję, że nie zostanę w Krakowie, ale przyjadę do Rzeszowa. No i tak zrobiłem. I potem zaczął się dość trudny okres. Okres był trudny dlatego, że najpierw był kłopot ze znalezieniem pracy. To dzisiaj może wydawać się takie nieprawdopodobne, ale wtedy w Rzeszowie obowiązywała taka zasada, że jeżeli ktoś szukał pracy, a był absolwentem jakiejś uczelni spoza Rzeszowa, to należało go sprawdzić. Ja próbowałem szukać pracy najpierw na WSK, potem gdzieś tam jeszcze i gdzieś tam jeszcze w jakiejś firmie i nigdzie po tym jakby sprawdzeniu, nigdzie nie dostawali pozwolenia na zatrudnienie mnie. W końcu udało mi się przypadkiem, zupełnie przypadkiem dowiedzieć o tym, że jest miejsce pracy w PKS-ie, a oni w tym PKS-ie zrozumieli, że ja zostałem tam przysłany przez Urząd Wojewódzki. I zacząłem pracować w PKS-ie w listopadzie 1978 roku. I potrzeba było tylko dwóch tygodni, żeby zrobiła się koło tego wielka afera. Najpierw zaczęła się afera, dlaczego mnie zatrudnili, a dlaczego ja się nie przyznałem, że ja studiowałem w Krakowie. Okazało się, że ja się oczywiście przyznałem, bo wypełniłem ankietę, w której to wszystko było napisane. I to zaczął się taki czas, że właściwie każdy mój ruch był w tym momencie kontrolowany, obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Czy coś tam robiłem, czy nic nie robiłem, oni cały czas byli, oni za mną chodzili, oni protokołowali, notowali, sprawdzali, utrudniali mi jakieś wyjazdy. Jak wyjeżdżałem z Rzeszowa, to jechali za mną. Taki był trochę trudny okres. Coś tam powoli też zaczynałem troszkę robić, takiego w tej, nazwijmy to, robocie opozycyjnej. Tu powstał komitet niedaleko Rzeszowa, w Łowisku, koło Kamienia, powstał Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Ja z nimi dość szybko nawiązałem współpracę. Troszkę im pomagałem, troszkę im przywoziłem jakieś materiały, ulotki przerzucałem z Krakowa. Próbowałem jakichś kontaktów w środowisku studenckim, to było trudne. Wszystkie te kontakty były niebezpieczne dla ludzi, z którymi ja się spotykałem. To był największy problem, bo to było tak, że jeżeli tylko z kimś się spotkałem, chwilę porozmawiałem, to potem do tego człowieka zaraz przychodziła Służba Bezpieczeństwa. Najmniejsze o to, że go pytali tam o jakieś rozmowy, o takie rzeczy, ale także próbowali pozyskać go jako tajnego współpracownika. No był z tym bardzo duży problem. W większych miastach, w Krakowie, w Warszawie, w Lublinie, w Gdańsku, tych ludzi zaangażowanych jakby w tą działalność opozycyjną było już więcej. Tutaj u nas w Rzeszowie, no tak naprawdę było nas dwóch. Jeszcze moja żona oczywiście, bo jeszcze w międzyczasie się ożeniłem. Czyli moja żona, która też zaczynała w tym Studenckim Komitecie Solidarności. Ale oprócz tego był jeszcze Janusz Szkutnik, którego poznałem w 1979 roku i zaczynaliśmy wtedy razem tutaj sobie coś robić. No, to był bardzo trudny okres. Ja nie miałem takiej natury zawodowego rewolucjonisty. Chciałem jednak utrzymać się w pracy. Tam był problem. Co chwilę mnie straszyli, że mnie wyrzucą, że mnie zwolnią z tej pracy. Ja mówiłem, że no, wyrzucą to trudno. Bardzo się pilnowałem, żeby gdzieś czymś nie podpaść.
No takie to było skomplikowane. Ale jakoś tam kilka razy mnie zatrzymywali, co chwilę robili jakieś rewizje. Trudne to były czasy. I tak jakoś dotrwaliśmy do Solidarności. Jak zaczęła się Solidarność, no to było trochę lżej wtedy. No i w czasie Solidarności zrobiliśmy chyba dużo. Zrobiliśmy dużo, bo robiliśmy nie tylko dużo szumu, dużo huku, ale no obaj ze Szkutnikiem. To przede wszystkim no myśmy zorganizowali ten strajk rzeszowski chłopski. Sami nie byliśmy członkami związku, nie byliśmy nawet w komitecie strajkowym, ale myśmy ten strajk przygotowali, zorganizowali i zaczęli. Podobnie jak potem w jesieni w 1981 roku już taką trochę podobną akcję okupacji kilku urzędów gmin. Wydawaliśmy gazetki, upowszechnialiśmy ideę samorządu pracowniczego, innego od tego komunistycznego, uczyliśmy historii Polski, obchodziliśmy rocznice. No, działalność była oczywiście ogromna i w tych opiniach, w tych materiałach, w tych teczkach, które tu gdzieś leżą na tym stole, no co chwilę pojawiła się taka opinia ze strony tej władzy komunistycznej, że to nasza działalność, moja działalność jest cały czas wymierzona w ustrój socjalistyczny. No i tak to sobie trwało do tego 13 grudnia. 13 grudnia, no to już wiemy, że jakby karą, czy tą profilaktyką przed tym uderzaniem w podstawy ustroju socjalistycznego stało się więzienie w Iławie. Jak wyglądał pobyt w ośrodkach odosobnienia? No właśnie, więc to było bardzo różnie. Pierwsze wrażenie w Iławie było dobre. Byliśmy trochę przestraszeni. Jechaliśmy w kierunku wschodnim, nie bardzo wiedzieliśmy gdzie. Wprawdzie dostaliśmy te nakazy, gdzie nazwa Iława była wpisana, ale tak do końca nie wierzyliśmy. Po wjechaniu do tego więzienia okazało się, że tam jest w miarę ciepło. Pojawiło się dużo różnych osób, także kobiet w mundurach. Były miłe, uśmiechnięte. Wszyscy zachowywali się grzecznie. Ta procedura zdawania różnych rzeczy osobistych do depozytu była bardzo spokojna. Wszyscy zaczęliśmy sobie żartować. To pierwsze wrażenie było bardzo dobre. Potem trafiliśmy do cel. Ja trafiłem do bardzo dużej celi, takiej, gdzie było w sumie 24 łóżka. Cela była ogromna. Z tym, że ludzi było wtedy w tej celi 12 osób. Wszyscy byli znajomi. To było oczywiście bardzo budujące. Znaleźliśmy się wśród swoich, bez jakichś obcych ludzi. W tej celi był profesor Geremek, w tej celi był Tadeusz Syryjczyk, byli szefowie regionu z Krakowa, z Chełma, czy kilka różnych innych takich osób. Warunki były złe. Iława była starym więzieniem, zniszczonym, zaniedbanym, było zimno, były koszmarne warunki sanitarne. Po tych przygodach, po tym dniu byliśmy dość głodni wszyscy, wprawdzie dali nam tam jakieś śniadanie rano, kawałek kiełbasy, kawałek chleba. Byliśmy głodni i czuliśmy zapach bigosu. Ten zapach był zupełnie przyjemny. Coś było ciepłe, gotowane bigos. Czekaliśmy, nagle te drzwi w celi się otworzyły. Pojawił się kocioł. Ci kalifaktorzy, czyli ci więźniowie obsługujący te kuchenne rzeczy. Rzuciliśmy się z tymi menażkami metalowymi, ponakładali nam ten bigos i w momencie, kiedy
zaczęliśmy jeść, okazało się, że to jest wstrętne, ohydne. To po prostu była kapusta, jakaś przemarznięta, byle jaka kapusta, przemieszana z takimi ochłapami solonego mięsa. I to solone mięso w Iławie, gdzie byliśmy do 21 grudnia, to w zasadzie nas to prześladowało. Następnego dnia rano był prawdziwy czarny chleb. Czyli taki chleb, o którym już się tylko słyszało gdzieś w jakichś starych opowiadaniach. Więzienny czarny chleb. Piosenki są o więziennym czarnym chlebie. Myśmy taki chleb jeszcze w tej Iławie spotkali. Potem już nigdzie indziej. Tam była własna piekarnia na terenie więzienia i taki czarny, otrębowy, który trzeba było rękami kruszyć, tego nie dało się w ogóle ukroić. Zresztą nie mogliśmy mieć noża w celi. I to był oczywiście koszmar. Jak zabierali nas z Iławy z informacją, że przewiozą nas do Załęża, czyli do tego więzienia rzeszowskiego, no to byliśmy jednak dość dobrej myśli na tą podróż, także dlatego, że będziemy bliżej jakby swoich rodzin i tak dalej. Po drodze był duży kłopot, była duża przykrość. To był nocleg w Pałacu Mostowskich, czyli w tej komendzie miejskiej milicji w Warszawie. Najpierw wydawało się nam tam, że tam jest przyzwoicie, było czysto, tak pod względem sanitarnym, lepiej niż w więzieniu w Iławie, ale spotkaliśmy się tam z bardzo brutalnym zachowaniem, z ogromnie brutalnym zachowaniem obsługi tego aresztu. Następnego dnia przyjechaliśmy do Załęża, byliśmy bardzo zmarznięci. W Załężu strażnicy byli uzbrojeni, nosili pały, jakieś mundury, moro, taka troszkę była atmosfera inna niż w Iławie, niby gorsza. Ja trafiłem do celi w pierwszym oddziale, czyli tym najniższym, takim wysokim parterze, niskim parterze. Gdzie było koszmarnie zimno, to była dwuosobowa cela, w której spotkałem znajomego chłopa, takiego działacza Solidarności Rolników. No, dobrze było, że to był człowiek znajomy, którego jakieś tam miałem zaufanie. I tam spędziliśmy święta. Potem 11 stycznia zostałem przeniesiony do celi na czwartym piętrze, tam już było ciepło przynajmniej. Było ciepło, zaczynaliśmy się jakoś powoli przyzwyczajać, jakoś tam powoli układać sobie to życie. No i można powiedzieć, że potem już było trochę lepiej, było trochę lżej, trochę były warunki wobec nas, rygory były troszkę mniejsze, te warunki się poprawiały. Pojawiły się jakieś wizyty Czerwonego Krzyża. Potem jeszcze z tego Załęża, akurat nie ja, to różni nas rozwozili. Ja trafiłem do Piasków, czyli do więzienia Kieleckiego. Potem z powrotem do Rzeszowa, a potem po rozbiciu części więzienia w Załężu wywieźli nas w Bieszczady do Nowego Łubkowa. I tam byłem do końca internowania, czyli do 9 grudnia 1982 roku. Zbigniew Herbert, przesłanie pana Kogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak może, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają. Pójdą na twój pogrzeb
i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzano o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się osłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Jakie relacje były pomiędzy internowanymi? Można śmiało powiedzieć, że były bardzo dobre. Pewnie nawet były lepsze niż te, które mogły być, których można się było spodziewać w normalnych warunkach. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że władzy, czyli tym naszym gnębicielom, to na niczym tak bardzo nie zależało, jak na skłóceniu nas między sobą. Oczywiście do jakichś tam konfliktów dochodziło. Niektóre były takie śmieszne. No, były na przykład w więzieniu organizowane głodówki. Niektóre głodówki były bardzo poważne. Kilka osób, między innymi Janusz Kutnik, ten właśnie z Rzeszowa, Wiesiek Nowacki, Rysiek Majdzik, prowadzili głodówki przez okres prawie 2 miesięcy. Praktycznie skończyli głodówkę, przerwali głodówkę wtedy, kiedy już byli na granicy śmierci. Ale były też takie głodówki mniej poważne, takie trochę nawet może oszukiwane. Wtedy tam niektórzy w nocy próbowali chodzić do szafek, coś podjadać. Potem się kłócili między sobą, ale oczywiście to wszystko były takie drobne rzeczy, które może warte są, żeby ktoś kiedyś to dokładnie opisał, z przymrużeniem oka. Generalnie jednak internowani zdawali sobie sprawę z tego, że są posłuchiwani, są inwigilowani, są śledzeni w różny sposób i wobec siebie zachowywali się bardzo przyjaźnie, bardzo spokojnie. No, były pewne wyjątki, bo jak mówiłem już wcześniej, niektórzy internowani to byli kryminaliści, więc tam dochodziło do jakichś różnych ekscesów, kilka razy, do jakichś bujek nawet, kłótni. U nas nie. Ja sam miałem takie doświadczenie wtedy, kiedy przewieźli nas z powrotem z Kielc, Piasków do Załęża. Trafiłem do jednej celi z człowiekiem, z działaczem Solidarności Rolników, z którym nie lubiliśmy się. Zdecydowanie nie lubiliśmy się. Być może nawet w tym czasie był to jedyny człowiek, z którym ja tak, no mówiąc po prostu, nie zgadzałem się. I pewnie o tym wiedza była także po stronie Służby Bezpieczeństwa i to, że znaleźliśmy się w jednej celi, to było oczywiście zrobione z całą premedytacją, żebyśmy się kłócili. A myśmy przez 3 tygodnie
bo tyle, może trochę dłużej, w tej jednej celi byliśmy, to myśmy ani razu do siebie się nie odezwali niegrzecznie. Czy podczas internowania i nie tylko miał pan takie myśli, żeby już nie działać, żeby się nie narażać, skończyć, jak gdyby z tym? To w ogóle było takie u mnie chyba trochę specyficzne, bo to ja mówiłem dzisiaj, ja nigdy nie byłem, nie czułem się takim zawodowym rewolucjonistą. Znaczy dla mnie jakieś to działanie, jakieś zachowania, one nawet nie były tak związane z instytucją. To może było silniej u tych ludzi, którzy dopiero wchodzili do Solidarności. Ja już miałem coś wcześniej, czyli ja wtedy, kiedy wchodziłem do Solidarności, to wiedziałem dość dokładnie, dlaczego to robię, w jakim celu i tak dalej. I tak samo było potem. Znaczy, z jednej strony ten okres stanu wojennego, on mnie mocno w stosunku do ludzi zdystansował. Ja widziałem bardzo dużo różnych dziwnych zachowań, widziałem jak ludzie, nie chcę tego brzydko nazwać, ale jest takie określenie, co robili w tym czasie bardzo często. To jakoś tak też trochę zrażało. Ale było coś jeszcze, to znaczy było tak, że ja tu z Rzeszowa byłem najdłużej internowany. I praktycznie jak wyszedłem, to ja już nie bardzo rozumiałem tego, co tu się dzieje. I o ile wszyscy, nawet ci, którzy tak naprawdę nie brali w tym udziału, to dzisiaj opowiadają o tym, że brali udział w tak zwanym podziemiu solidarnościowym, to ja mówię wszędzie i zawsze, że nigdy nie byłem w żadnym podziemiu. Więcej, w moim przekonaniu tego podziemia w Rzeszowie nie było. To była taka trochę gra, taka trochę zabawa, mocno niestety, mocno spenetrowana, mocno filtrowana i sterowana przez SB. Ja mam wrażenie, że ja się jakoś tak w tym dość szybko zorientowałem. Były takie dziwne zdarzenia. Niedługo po tym moim powrocie z internowania zostałem zaproszony na takie bardzo konspiracyjne zebranie. Ja tam poszedłem i zauważyłem już w pewnej odległości od tego adresu, że tam jest mnóstwo tych funkcjonariuszy SB. No i oni tak patrzyli na mnie, się śmiali pod nosem. Ja byłem pewny, że jest patka, jak to się mówi, kocioł, nie? Czyli to konspiracyjne zebranie zostało tam jakoś nakryte. No więc nie było tam po co iść. Ja wróciłem do domu. Następnego dnia się dowiedziałem, że to zebranie się odbyło. W ogóle nie było żadnego problemu, nie? Tam nikt nie widział tych SB-ków, a ja ich znałem jeszcze wcześniej, ja ich tam widziałem. No to wszystko było pod ich, trochę było pod ich kontrolą. Ja nie brałem udziału w żadnym podziemiu. Nawet można powiedzieć, że to taka trochę anegdotka, ale ja oczywiście mogę wam to opowiedzieć. Jak dostałem ten swój Krzyż Komandorski, ja dostałem Krzyż Komandorski od Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku, to jeden z kolegów zażartował sobie, że ja dostałem Krzyż Komandorski za zwalczanie Solidarnościowego Podziemia. I w tym było trochę prawdy. Z tym, że jakby nie biorąc udziału i nie uczestnicząc w tym, to ja podpadałem jeszcze bardziej. I tak akurat się zdarzyło, że tych represji wtedy trochę przeszedłem. To znaczy przede wszystkim to była sprawa taka, że jak już straciłem tą pracę, to już nie mogłem znaleźć żadnej innej. Żadnej. Więc zacząłem zajmować się jakimiś w ogóle rzeczami, zacząłem malować mieszkania na przykład. Znalazłem takiego majstra i byłem pomocnikiem malarza. I nawet to było całkiem dobra robota, mi się całkiem podobała. Wyobraźcie sobie, że to potrwało 3 miesiące i po 3 miesiącach ten majster, po prostu bardzo porządny człowiek, teraz tu mieszka niedaleko, on tam pochodził z Chyżnego, z Grzegorzówki. I on mi powiedział, wiesz, byli wczoraj u mnie, to wiesz, ja się staram o wyjazd do Libii,
tam do pracy i byli wczoraj u mnie i powiedzieli mi, że jak cię nie wyrzucę, to nie pojadę do Libii. No. No co ja mam zrobić? No to ja mu powiedziałem, to wyrzuć mnie, no co będę ci przeszkadzał, nie? No i straciłem pracę nawet jako malarz pokojowy. Potem zrobiłem sobie kursy spawacza i trafiłem do takiego warsztatu rzemieślniczego. To był być może jedyny w Rzeszowie człowiek, który się nie ma. I pracowałem u niego 3 lata jako spawacz. I pracowałem w koszmarnych warunkach, bo facet był taki, że się nie bał za bardzo ich, ale taki był rzemieślnik trochę nieposkładany. Pracowałem w koszmarnych warunkach. 3 zimy przepracowałem na mrozie. W takiej temperaturze po prostu, jaka jest na zewnątrz. Nie? Pewnie wtedy mi siadły stawy, tam różne komplikacje były. Potem miałem wypadek, mało ręki mi nie urwała maszyna. No, dużo różnych kłopotów z tego było. Ale to się gdzieś wpisywało w taką konsekwencję właśnie. Znaczy taką, że zobaczymy, kto kogo przetrzyma, prawda? Ja nie poszedłem nigdzie, nie powiedziałem, że tam ja będę spokojny, ja będę grzeczny, ja będę taki siaki. Natomiast ci uczestnicy podziemia, oni cały czas pracowali. Tam żadnych nie było, to jest takie przedziwne, prawda? Zbyszek Sieczkoś był szefem podziemia rzeszowskiego. I Zbyszek Sieczkoś był radcą prawnym w banku i cały czas pracował, nikt go nie wyrzucał z pracy, nie? I był szefem rzeszowskiego podziemia. To są takie absurdalne zupełnie historie. Potem przyszedł rok 86 i w roku 86 w Rosji już zaczęła się pierestrojka. Jak zaczęła się pierestrojka w Rosji, w Związku Radzieckim, to wtedy u nas pojawiły się nowe szanse. Ja wtedy się bardzo uaktywniłem i próbowałem wtedy tak ułożyć to nasze podziemie, czy jak to nazwać, solidarnościowe, żeby natychmiast wrócić do jawnej działalności. I mnie się to nie udało. I to jest taka rzecz, która do dzisiaj nie została wyjaśniona w szczegółach, dlaczego, jak to było. Ja się spotkałem najpierw z takim zawodem ze strony kolegów. Myślałem, że to demokratycznie znajdzie się jakaś większość, potem się okazało, że większość jest przeciwna temu. Natomiast tak jak kiedyś w czasie Solidarności wszyscy mówili, że jedną z takich najważniejszych, najbardziej istotnych cech to jest jawność działania. Tylko jawność działania powoduje, że musi się robić to, co ludzie chcą, prawda? Wszystko, co jest robione w skrycie, za plecami, w tajemnicy, to na ogół robi się tak po to, żeby to wyglądało inaczej, niż jest naprawdę. Czyli cechą Solidarności była jawność. Była oprócz demokracji, oprócz równości, tam czegoś jeszcze, była ta jawność działania. I wtedy, kiedy do tej jawności działania można już było próbować wrócić, oczywiście narażając się władzy, bardzo narażając się władzy, nagle się okazało, że koledzy są przeciwni temu. Ja wtedy dostałem bardzo w kość za te moje działania. Spotkałem się z jakąś zdradą w ogóle koszmarną. Człowiek, byłem absolutnie przekonany, miałem zaufanie, on ze mną rozmawiał, zgadnialiśmy wszystko i potem nagle w jakimś decydującym momencie ten człowiek powiedział ludziom: nie, głosujcie inaczej. Dla mnie to był szok po prostu, ja tego w ogóle nie byłem w stanie kiedyś zrozumieć. Teraz jak czytam te papiery, to dla mnie staje się oczywiste, że tacy ludzie, oni dostawali instrukcje ze strony SB, rozumiecie? Ten świat był tak paskudny, on był tak skomplikowany, że na decyzje ludzi, którzy oficjalnie podawali się za ludzi Solidarności, na ich decyzje, bezpośredni wpływ mieli agenci SB. Żeby jeszcze było śmieszniej, to często byli to księża. To byli księża, którzy prowadzili duszpasterstwa różnego rodzaju i równocześnie byli agentami SB. I realizowali, ludzie mieli do nich duże zaufanie, ogromne zaufanie. Tam się robiło to pod szyldem Solidarności, Solidarności Rolników. Natomiast oni byli sterowani przez Służby Bezpieczeństwa.
No, jeszcze taki kawał historii jest nieopisany, zupełnie nieznany niestety, ale to jest dramatyczna sprawa. Jeszcze opowiem wam o takiej rzeczy też niewyobrażalnej, wręcz taki IPN się od tego z daleka trzyma, boi się tego dotknąć, aczkolwiek jakieś tam ślady wychodzą. Mianowicie, wiecie co to jest WSK Rzeszów, nie? Największa fabryka w Rzeszowie do dzisiaj. Kluczowa, znacząca i tak dalej, i tak dalej. Jak zmieniły się czasy, czyli tam gdzieś w 90 roku pewnie, dyrektorem WSK, potem prezesem, jak zrobili z tego spółkę, to prezesem, został niejaki Tadeusz Cebulak. Tadeusz Cebulak był tym prezesem do roku 2005. Czyli tam przez 15 lat był dyrektorem i prezesem WSK. Wcześniej, począwszy od czasu Solidarności, był najważniejszym doradcą tych działaczy Solidarności z WSK. Oni do niego mieli święte zaufanie, on im radził, on nimi sterował i tak dalej. Potem się okazało, że ten Tadeusz Cebulak to był agent SB. I to nie taki agent, taki, że ktoś tam coś na kogoś powiedział i tam go zapisali, że on jest agent. To był prawdziwy agent, rozumiecie? Prawdziwy agent, taki po prostu, który dostawał polecenia i przez to, że miał tak znakomite układy z tymi ludźmi, co on nimi sterował, oni robili to, co on chciał. Dzisiaj, jak się część tych jego raportów została opublikowana, jak to się dzisiaj czyta, to się nie chce wierzyć. Rozumiecie? Prezes WSK Rzeszów, człowiek, który przez 15 lat w Rzeszowie był jednym z najbardziej znaczących, najbardziej wpływowych ludzi. Tu są takie jego raporty, które on jako agent pisał jeszcze w roku 81, czyli w czasie tego strajku rzeszowskiego. To wyobraźcie sobie, że on był do tego stopnia taki, sam siebie nie szanował do tego stopnia, że on tam sam pisze, że po to, żeby podsłuchać, co tam gdzieś ktoś rozmawiał, to on na przykład wziął odkurzacz i odkurzał, niby tak społecznie robił porządki, odkurzał, żeby mógł tam podejść do następnego pokoju i podsłuchać, o czym tam rozmawiają. Tadeusz Cebulak, prezes WSK Rzeszów, tajny współpracownik SB o pseudonimie Luiza. To jest taka druga strona tego świata, czyli z jednej strony słyszymy tylko, że wszystko było takie bohaterskie, takie światłe, takie odważne, takie mądre, takie patriotyczne, a jest ta druga strona tego, czyli byli bardzo różni ludzie. No i nie wiem, ja może miałem trochę doświadczenia więcej, w każdym razie jakoś tak od tego całego, od tego wszystkiego zawsze trzymałem się z daleka. I w sumie to zawsze było tak, że byłem takim trochę indywidualistą. Znaczy miałem swoje własne cele i sobie jakoś tam je realizowałem. Nie bardzo oglądałem się na otoczenie. I w sumie ponosiłem tego konsekwencje, no raczej większe, nie? Czyli przez te całe lata 80. praktycznie byłem robotnikiem. No. Nawet po tym wypadku, rzeczywiście tylko cud sprawił, że maszyna nie urwała mi ręki. Już nie mogłem pracować fizycznie tak bardzo, tak ciężko. Ta ręka była kiepska. Udało mi się znaleźć pracę w przedsiębiorstwie polonijnym, w Komindeksie, gdzie też byłem robotnikiem najpierw, tam potem byłem brygadzistą, potem zostałem majstrem, też był awans taki, zostałem majstrem. Ale zaczynałem tam jako robotnik i między innymi robiłem chrupki takie z kukurydzy, chrupki, wiecie jakie są chrupki kukurydziane. I wiecie dla kogo robiłem te chrupki? Dla Adama Górala, tego zaseku dzisiaj.
To wtedy Adam zaczynał też, jego brat Zbyszek był dyrektorem tego Komindeksu. Adam wtedy rozkręcał swoją działalność biznesową w ten sposób, że sprzedawał chrupki kukurydziane. Potem sprzedawał meble takie z bambusa, potem produkował ketchup, a dzisiaj jest prezesem wielkiej firmy informatycznej. Taka jest historia Adama Rura, ale to znamy się od tamtego czasu. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy gór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść, bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów. To wiara w ludzi. Wolność, ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem.